Bardzo serdecznie na pomyczowej konferencji prasowej. Przypomnijmy, w dzisiejszym spotkaniu z Niczpolski pokonał Herosowiec Rzeszów 1-0, bramkę zdobył Arek Jędrych. Jako pierwszego ocenę dzisiejszego spotkania poprosimy trenera gości, pana Marcina Jałoty. Powiem tak, że naszym największym problemem to jest to, że nie potrafimy strzelać bramek. Mamy problem z zdobywaniem bramek i w kolejnym meczu nam się tej bramki nie udało strzelić, aczkolwiek uważam, że mieliśmy dwie sytuacje w pierwszej połowie, z której przynajmniej jedna powinna zakończyć się bramką przez Piotra Pichniaka. Miał dwie sytuacje wyborne, że w takich sytuacji się nie wykorzystuje. No to ciężko jest myśleć o zwycięstwie. Na pewno nie byliśmy do momentu straty bramki zespołem gorszym. Uważam, że broniliśmy się mądrze. Co prawda tam parę sytuacji sobie może zrobił, ale to zakończyło się bramką, jednak kontrolowaliśmy, uważam, przebieg tego meczu. Czułem zespół przed meczem i w przerwie, że jedyne, co może nam Znicz zagrozić, to stały fragment gry. No niestety to się stało zaraz na początku drugiej połowy. Od tego momentu staraliśmy się iść do przodu, staraliśmy się wyrównać, otworzyliśmy się troszeczkę, przez co nadziewaliśmy się na kontry. Dwie z nich mogły się przynajmniej zakończyć bramkami, ale wyszliśmy z tego obronną ręką. O tyle, o ile ta gra, można powiedzieć, od tyłu przez środkowych pomocników do gdzieś 40 metra od bramki Znicza nam się układała, to tak powiedziałem, mamy na dzień dzisiejszy siły przebicia z przodu, dlatego, tak jak mówię, ciężko nam jest o punkty na wyjazdach. Nie zdobyliśmy dzisiaj tego punktu, postaramy się w najbliższą niedzielę zdobyć 3 punkty, bo sytuacja w tabeli zrobiła się taka, że już nie mamy co patrzeć się na dzień dzisiejszy w przodu, tylko musimy się patrzeć, żeby jak najwięcej zespołów było za nami na koniec tej rundy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz to samo poprosimy trenera gospodarzy, pana Mariusza Poblada. Gramy coraz lepiej, jeśli chodzi o skuteczność w zdobywaniu punktów. Ja się cieszę, że jako drużyna coraz lepiej wyglądamy w grze defensywnej, jeśli chodzi o cały zespół. Może w dzisiejszym meczu za dużo sytuacji nie stworzyliśmy. Zespół pracowi potwierdził to, co się obawiałem przed meczem, że potrafi grać piłkę, potrafi się trzymać. Ta zmiana w przerwie Przemka Sztybrycha trochę zmieniła obraz. Cofnęliśmy się troszeczkę za głęboko. Natomiast z drugiej strony stworzyliśmy dwie sytuacje. Także myślę, że zdobywamy dużo bramek ze stałych fragmentów. Także jak już wcześniej mówiłem, nieważne jak, ważne, że się bramki zdobywa. Także będziemy dalej to wcześniej pielęgnować. Cieszę się, mówię, gratuluję zespołowi, bo podjął walkę na całego. To w szatni powiedziałem, że tak możemy tylko zdobywać punkty w drugiej lidze. I tak jest. Chciałbym, żeby to było jak najdłużej. Dziękuję. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania od trenerów? To trenera Pawlaka. Panie trenerze, w tygodniu można było zauważyć na obiektach Znicza nowych zawodników. Byli poddawani próbom, testom. Jak to się zakończyło? Jacy zawodnicy, jeśli można by było konkretnie? No jak donoszą tutaj, powiedzmy, pruszkowskie cyganki, tak, że były właśnie jakieś nowe twarze. Czy ktoś tutaj w najbliższym czasie wzmocni tę drużynę? Znaczy nie, no, nikt nie był taki, żeby mógł dzisiaj coś panu powiedzieć. Gramy tymi zawodnikami, którzy są, no, na dzisiejszy chyba nie potrzebujemy wzmocnień żadnych takich, które gdzieś tam byśmy musieli się trzymać. Od razu łapać, także myślę, że jeśli będą jakieś zmiany, to przemyślane, także nie czas na jakieś sprawdzanie, także zostawiamy to, są ci zawodnicy wszyscy zdrowi, powrócili po kontuzjach, znaczy oczywiście dwie kontuzje są Tomasa i Majewskiego, ale też Majewski wróci niedługo i myślę, że ci zawodnicy wystarczający są, żeby zdobywać punkty. Zapytam jeszcze o Kamila Witkowskiego, po kontuzji, nie w formie? Po kontuzji i przed kontuzją. Dziękuję. Czy mam jeszcze jakieś pytania do trenerów? W takim razie dziękuję bardzo.